Dzień dobry Państwu, witam serdecznie wszystkich Państwa, którzy zgromadzili się na uroczystych obchodach Powstania Wielkopolskiego, jedynego powstania, które było zwycięskie, a które naprawdę wiele zmieniło w historii naszej Polski. Witam serdecznie w imieniu organizatora i gospodarza dzisiejszych obchodów pana wójta Zenona Gałkę. Witam także przedstawiciela Rady Powiatu pana Andrzeja Grzeszczaka, wszystkich zaproszonych gości, dyrektorów, księdza, proboszcza, delegacje, poczty sztandarowe i społeczeństwo gminy Kazimierz. Proszę Państwa, na początku zapraszam i zachęcam, abyśmy godnie uczcili właśnie Powstanie Wielkopolskie, odśpiewując hymn Polski. Państwo, zebraliśmy się, by oddać hołd Wielkopolanom, którzy w 1918 roku podjęli zbrojną, skuteczną walkę z zaborcą o wolność i niepodległość. Powstanie Wielkopolskie, którego wybuch dzisiaj wspominamy i które spowodowało powrót naszych ziem wielkopolskich do Rzeczypospolitej, było możliwe tylko przy wspólnym działaniu i zaangażowaniu całego społeczeństwa. Ponieważ ten zbrojny czyn nastąpił po 125 latach niewoli, warto przypomnieć kilka faktów z tego trudnego dla rdzennych mieszkańców okresu. Konieczne jest cofnięcie się w naszej historii do czasu po drugim rozwiorze Polski i przedstawienie choć krótkiego opisu sytuacji i działań mieszkańców Wielkopolski, które umożliwiły osiągnięcie zwycięstwa w powstaniu. Władze pruskie od 1793 roku przez 125 lat prowadziły nieustanne działania zmierzające do germanizacji społeczeństwa i stworzenia na tych terenach zaplecza rolniczego dla ciągle rozwijających się Prus. Germanizacja polegała na narzucaniu rdzennym mieszkańcom niemieckiej kultury, sztuki i języka. W tym celu usunięto język polski z urzędów, sądów, szkół, zniemczono polskie nazwiska i nazwy miejscowości. Pruskie władze prowadziły również walkę z Kościołem katolickim. Wprowadzono zakazy kultywowania tradycji religijnych i ludowych. Ziemie wielkopolskie zasiedlano niemieckimi kolonistami, a w miejscowościach, w których zamieszkiwało mniej niż 60% Polaków, obowiązywał całkowity zakaz używania języka polskiego. Te wymienione działania zaborcy to tylko część metod, którymi próbowano zdominować rdzennych mieszkańców. W tym czasie pojawiła się koncepcja pracy organicznej, dzięki której całe wielkopolskie społeczeństwo podejmowało ze wszystkimi swoimi warstwami wysiłek w celu rozwoju gospodarczego, umacnianiu więzi wewnętrznych i stwarzaniu rynkowych możliwości istnienia tego społeczeństwa. Koncepcja ta, która postrzegała społeczeństwo jako żywy organizm, którego skuteczność i jakość funkcjonowania jest uzależniona od kondycji poszczególnych jego organów, pozwoliła wyznaczyć drogę do odzyskania niepodległości poprzez ciężką, solidną społeczną pracę, której celem było ekonomiczne i edukacyjne przygotowanie całego wielkopolskiego społeczeństwa. Prekursorem pracy organicznej był Karol Marcinkowski, a kolejnymi wielkopolskimi społecznikami byli m.in.
Tytus Działeński, Edward Raczyński, Hipolit Cegielski, Maksymilian Jackowski, a także księża Augustyn Szamarzewski i Piotr Wawrzyniak. To dzięki tym wymienionym i im podobnym osobom tworzone były polskie organizacje, spółki zarobkowe, związki gospodarcze, kulturowe oraz oświatowe, które uruchamiały możliwości finansowe dla Polaków, organizowały edukację i umożliwiały rozwój tych najuboższych warstw wielkopolskiego społeczeństwa, przygotowując je do podjęcia walki o wyzwolenie. Oczekując na sprzyjające okoliczności, prowadzono działania przygotowujące do zbrojnego wystąpienia. Wzmacniający się ruch niepodległościowy wśród społeczeństwa powodował dynamiczne powstające organizacje paramilitarne, gdzie prowadzono ćwiczenia dla młodzieży. Niemcy po I wojnie światowej byli zrujnowani gospodarczo i wyczerpani militarnie. W listopadzie 1918 roku w Niemczech wybuchła rewolucja. Władza przejmowana była przez rady robotników i żołnierzy. W tym czasie na terenie Wielkopolski tworzone były straże i rady ludowe podporządkowane Naczelnej Radzie Ludowej, którego organem wykonawczym był Komisariat Naczelnej Rady Ludowej. Umacniała się istniejąca w Poznaniu Polska Organizacja Wojskowa. 26 grudnia 1918 roku Poznań oczekiwał na przyjazd męża stanu, wielkiego pianisty, symbolu odradzającej się Polski, Ignacego Paderewskiego. Niemcy, obawiając się narodowych wystąpień w Poznaniu, próbowali podjąć działania, by nie dopuścić do tego spotkania. Mimo tych prób mistrz Paderewski z małżonką i w towarzystwie przedstawicieli angielskiej misji wojskowej dotarł 26 grudnia 1918 roku na dworzec kolejowy do Poznania, gdzie oczekujący tłum powitał go z wielkim entuzjazmem. Szanownych gości przewieziono do hotelu Bazar, gdzie Ignacy Paderewski wygłosił przemówienie, w którym przedstawił program wielkiej i wolnej Polski. W kolejnym dniu wizyty Paderewskiego zorganizowano pochody polskich dzieci. Niemcy zorganizowali kontrpochód sformowany głównie ze stacjonujących w Poznaniu żołnierzy. Pochód ruszył z Jeżyc w kierunku hotelu Bazar, niszcząc po drodze siedzibę Naczelnej Rady Ludowej i zrywając flagi wywieszone przez Polaków. Około godziny 17 padły pierwsze strzały. Rozpoczęło się powstanie wielkopolskie. Już tego samego dnia powstańcy zajęli dworzec główny, pocztę oraz kilka redut systemu fortecznego w Poznaniu. Komisariat Naczelnej Rady Ludowej mianował kapitana Stanisława Taczaka tymczasowym dowódcą powstania. Walki trwały w Poznaniu i na prowincji. 29 grudnia wyzwolony został Kurnik, Grodzisk, Kłecko, Witkowo. Do 31 grudnia oswobodzono Śrem, Wągrowiec, Wronki, Ostrów, Oborniki i Kościan. 6 stycznia powstańcy zajęli lotnisko na Ławicy i zakończyli wyzwalanie Poznania. 8 stycznia na wodza powstania mianowany został generał Józef Dowbor-Muśnicki. 16 lutego 1919 roku w Trewirze Niemcy podpisały z państwami Ententy Rozejm, na mocy którego zobowiązali się do uznania nowych granic i osiągnięć powstania wielkopolskiego. Dzisiaj Niemcy są państwem, z którym mamy dobrosąsiedzkie relacje. Powstanie wielkopolskie było jedynym udanym zrywem niepodległościowym w historii Polski. W powstaniu czynnie uczestniczyło wielu mieszkańców naszej gminy, którym dzisiaj również oddajemy hołd. Cześć ich pamięci. Mi Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Wszechmogący, wieczny Boże, wspominając dzisiaj bohaterów naszej wielkopolskiej ziemi, prosimy Ciebie, przyjmij ich do chwały nieba.
Dziękujemy Ci za wartości, którymi ci ludzie żyli, takimi jak prawo do wolności, sprawiedliwość, miłość, tolerancja, umiłowanie ojczyzny, miłość ofiarna. Niech te wartości, którymi żyli nasi siostry i bracia, będą dla nas czymś ważnym i wielkim. Przyjmij naszych braci do chwały nieba, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Bóg zapłać.
i chwała bohaterstwu! Zwracam się do osób dorosłych, abyśmy kultywowali, kochani, i upamiętniowali powstanie wielkopolskie, ponieważ tutaj żyjemy i mieszkamy w Wielkopolsce, tym bardziej tutaj w Kazimierzu, aby przekazywać tą historię. To tak w imieniu organizatorów jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy tu byli w tym ważnym miejscu i w ważnym momencie. Dziękuję Państwu serdecznie. Do zobaczenia, do widzenia.